14 maja wspominamy świętą Teodorę Guérin, dziewicę. Anna Teresa urodziła się 2 października 1798 roku w Table, wiosce w północno-zachodniej Francji. Jej rodzicami byli Wawrzyniec i Izabela. Miała młodszą siostrę. Ojciec służył w wojsku napoleońskim. Rzadko bywał w domu. Wychowaniem dzieci zajmowała się matka. Czytała im Pismo Święte, uczyła zasad wiary chrześcijańskiej, ufności w Bożą opatrzność i miłości do Matki Bożej. W wieku 10 lat Anna przyjęła pierwszą komunię świętą. Zwierzyła się wtedy księdzu, że chciałaby służyć Chrystusowi w zakonie. Miała 15 lat, gdy jej ojciec wracając z wojny został zamordowany. Matka po stracie męża i kilku krewnych załamała się psychicznie. Na jej barki spadła opieka nad matką, siostrą, utrzymanie domu i ogrodu. Zarabiała krawiectwem. Wtedy umacniała się jej wiara i ufność w nieustanną opatrzność Bożą. Dopiero w wieku 25 lat mogła wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, których charyzmatem jest nauczanie i opieka nad chorymi. W nowicjacie przyjęła imię Teodora. Wtedy ciężko zachorowała. Lekarstwa uszkodziły jej układ pokarmowy i do końca życia musiała zachowywać ścisłą dietę. Pierwsze śluby zakonne siostra Teodora złożyła 8 września 1825 roku, a wieczyste po 6 latach. Uczyła w kilku szkołach prowadzonych przez zgromadzenie. W pracy z dziećmi i młodzieżą szybko ujawnił się jej wyjątkowy talent pedagogiczny. W 1839 roku biskup diecezji Vincennes w stanie Indiana w Stanach Zjednoczonych zwrócił się do zgromadzenia z prośbą o założenie misji w jego diecezji. Siostra Teodora po modlitwach i dłuższym rozeznaniu wraz z 5 siostrami pojechała, aby swoją pracą świadczyć o miłości Chrystusa. Do St. Mary of the Woods dotarły wieczorem 22 października 1840 roku. Najpierw udały się do drewnianego kościółka, by podziękować Panu Jezusowi za szczęśliwą podróż. Początki nie były łatwe. Dokuczało zimno, bieda, z trudem zgromadzone zapasy strawił pożar, a ludzie byli do nich wrogo nastawieni. Siostra Teodora zmarła 14 maja 1856 roku na placówce misyjnej. W czasie mszy świętej beatyfikacyjnej święty Jan Paweł II mówił: Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii. W tych słowach skierowanych do Tymoteusza święty Paweł podsumuje lata swojej posługi apostolskiej i potwierdza swe zaufanie do Chrystusa w obliczu przeciwności. Te słowa apostoła były wyryte w sercu siostry Teodory, gdy w 1840 roku opuszczała rodzinną Francję, by wraz z 5 towarzyszkami stawić czoło zagrożeniom i niebezpieczeństwom życia na bezludziu na ówczesnym terytorium Indian. Jej życiem i pracą kierowała zawsze nieomylna dłoń opatrzności, w której pokładała ona całkowitą ufność. Wiedziała, że musi poświęcić życie służbie Bogu, szukając zawsze Jego woli. Mimo początkowych trudności i nieporozumień oraz zaznanych później krzyży i utrapień, była głęboko przekonana, że Bóg błogosławi jej zgromadzeniu, zapewniając mu wzrost i jedność serc. W szkołach i sierocińcach prowadzonych przez zgromadzenie świadectwo siostry Teodory pozwoliło wielu chłopcom i dziewczętom zaznać we własnym życiu Bożej miłości i opieki. Dzisiaj siostra Teodora nadal uczy chrześcijan, że powinni zaufać opatrzności niebieskiego Ojca i poświęcić się całkowicie pełnieniu Jego woli. Życie błogosławionej Teodory jest świadectwem, że wszystko jest możliwe z Bogiem i dla Boga. Została kanonizowana 15 października 2006 roku. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Ze wstawiennictwem świętej Teodory Dziewicy udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.